Niemal dokładnie 2 lata temu przebrał się za policjanta, wziął ze sobą broń i pokaźny zapas amunicji. Kiedy prawdziwi policjanci chcieli go skontrolować, 41-letni Radosław Eś zaczął do nich strzelać. Jednego funkcjonariusza zabił, a 2 innych zranił. W Rybnickim Sądzie Okręgowym oskarżony usłyszał dziś wyrok. Ani on, ani jego obrońca nie stawili się w sądzie. Fatima Orlińska. Radosław Eś resztę życia ma spędzić w więzieniu. O dożywotnim pozbawieniu wolności 41-latka w środę zadecydował Sąd Okręgowy w Rybniku, który nie miał wątpliwości, że 4 maja 2021 roku wycelował on broń w kierunku funkcjonariuszy policji po to, aby ich zabić. Radosław Eś miał wówczas przy sobie 2 sztuki broni palnej i zapas amunicji. Z kolei we krwi miał 2,3 promile alkoholu i był pod wpływem środków odurzających. Według opinii psychologiczno-psychiatrycznej był poczytalny i działał w pełni umyślnie. Wyjeżdżając z Siemoni, oskarżony zabrał ze sobą broń w postaci pistoletu Glock 17, który włożył zapas spodni i pistoletu maszynowego Skorpion wraz ze znaczną ilością amunicji, bo ponad 60 sztuk. Miał również ubrane elementy munduru policyjnego, miał kajdanki oraz gaz pieprzowy. Broń, jak wyjaśniał oskarżony, zakupił około 8-10 lat wcześniej. Sąd nie miał również wątpliwości, że osobowość dziś już skazanego odbiega od norm społecznych. On sam wcześniej miał przejawiać agresję słowną wobec najbliższych, która z czasem eskalowała. W ocenie biegłych Radosław Eś jest nieprzewidywalny i nieobliczalny, dlatego też prokuratura wnosiła o pozbawienie go praw publicznych. Do tego wniosku sąd jednak się nie przychylił. Ja myślę, że po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem sądu zostanie podjęta ewentualnie decyzja w zakresie stosowania tego środka. Natomiast proszę Państwa, no, wyrok jest naprawdę niezwykle satysfakcjonujący. Cieszę się, że sąd podzielił praktycznie w całości i przyjętą przez prokuraturę kwalifikację prawną, a także ostateczne wnioski o wymiar kary. W tym wypadku kara dożywotniego pozbawienia wolności była jedyną słuszną i sprawiedliwą karą, jaką można było wymierzyć za te czyny zarzucone oskarżonemu, w tej chwili już skazanemu. Radosław Eś zabił będącego na służbie 43-letniego Michała Kędzierskiego na ulicy Chełmońskiego w Raciborzu. Ranił też 2 innych policjantów, którzy chcieli go wylegitymować. Wcześniej policja dostała zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie w stroju policjanta. W czasie trwania procesu Radosław Eś zmieniał zeznania. Podczas wygłaszania mów końcowych wybrzmiało jego przyznanie się do zabójstwa. Nie przyznał się jednak do usiłowania zabójstwa 2 innych funkcjonariuszy.